Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książek i są dofinansowane z Instytutu Książki. To jest ta część, którą musiałam powiedzieć. Teraz ta przyjemniejsza część. Naszym gościem dzisiaj jest Jacek Kubowatyr. Spotkanie poprowadzi Michał Winiecki. Ponieważ ustaliliśmy, że ja już nic więcej nie mam mówić, to jest koniec mojego występu, nie pozostaje mi nic innego, jak przywitać Państwa bardzo serdecznie i zaprosić do współuczestniczenia w rozmowie naszych gości. Zapraszam. I tutaj mamy do czynienia z fantastyczną autoprezentacją. Pozwolicie Państwo, że w ramach prezentacji dla tych, którzy tu przyszli przypadkiem, nie sądzę, że tacy są, ale trzymajmy się koncepcji, przeczytam i zaprezentuję samego bohatera. Jestem w grupie kilku czołowych specjalistów od reportażu i literatury faktu w Polsce. Zważmy na jedną rzecz. To nie jest pycha, to jest pewna świadomość własnej wartości, ale przede wszystkim to jest wielkie pragnienie wejścia w skład tej ekipy, więc naprawdę tutaj przede wszystkim marketing. Moje książki zostały przetłumaczone na kilkanaście języków. Za chwilę autor precyzuje, że kilka. Do tego jestem silny, wytrzymały i odporny jak wielbłąd. Mam 55 lat. Biegam maratony letnie i narciarskie, do pracy jeżdżę przeważnie na rowerze, oddaję honorowo krew, mogę wypić, ale nie muszę. Nie jestem alpinistą, ale błyskawicznie się uczę. Mam duże doświadczenie w turystyce górskiej, znoszę niewygody, ekstremalne temperatury, kilka zimowych samotnych wypraw na Syberię, od Uralu po Czukotkę. Pustynię Gobi i Karakoru pokonałem na rowerze. Jestem reporterem piszącym, ale robię też zdjęcia na poziomie zawodowym. Będę waszym, mogę być kronikarzem, tragarzem, pomywaczem garów, dobrym, wrażliwym kompanem i psychoterapeutą. Proszę Państwa, Jacek Kubowatyr do naszej dyspozycji. Pucz. Był taki pucz. Jana Ewa. No, Jana Ewa. Bardzo różna sytuacja. Świat nie wie, co się dzieje. Ja tu nagle, z jakiegoś powodu, ruskie czołgi wjeżdżają na ulicę ruskiej, rosyjskiej stolicy i z ruskich armat, ruskimi pociskami walą do ruskiego parlamentu, który płonie. Nie pieruna, ludzie nie wiedzą, co... Świat sam nie wiedział, o co chodzi. Tam, że może co, komuniści wracają, będzie stary. Cholera, mają ciągle broń atomową. Co się będzie działo? No, świat był przerażony. W Polsce nie było wiadomo. No, idę tym korytarzem znowu, nieszczęśliwie, na moje nieszczęście się pojawiłem w robocie, spotykam naczelną Helenę Łuczywą. No to niby miechnik jest naczelnym, ale rządzi Helena Łuczywa. Rządziła, bo już odeszła na emeryturę. O, Jacek, no jak świetnie, że cię widzę. Ty jesteś specjalista od Rosji, pojedź i wydrukuj. Normalnie tak powiedziałam. Specjalista od Rosji do. Ale proszę Państwa, pojechałem. I napisałem fajny tekst pod tytułem Rewolucja Parasole, bo to był listopad, straszna pogoda. I dziesiątki tysięcy ludzi na placach z parasolkami, więc widziało się tylko morze parasole i w ścianie deszczu. I ja. Ja się orientowałem, o co tam chodzi. Znaczy, aby, no to wiem, reportaż, po prostu bieżący reportaż z ulicy, z tej takiej miejskiej wojny i z tej polityki, która jakby próbowałem zrozumieć, o co chodzi, chyba zrozumiałem. Ale to nie to chciałem Państwu powiedzieć. To było dla mnie osobiście ważne. Dla mnie było osobiście ważne to, że jak stanąłem na tej ulicy Twerskiej, w centrum Moskwy, no, w tej nieprzemakalnej kurce pod tym kapturem, gdzie, kurwa, to jest moje miejsce, gdzie ja powinienem być. To jest właśnie to moje miejsce, gdzie ja powinienem być. Tutaj się rozpoczyna moje nowe życie. Ja jestem właściwym człowiekiem, we właściwym miejscu, po właściwym czasie, najlepszym, jakim można było. Tutaj zacznę nabierać wiatru w żagle. To jest to moje. To jest ten druga moja ojczyzna, moja specjalizacja, moja namiętność, moja miłość. Ja będę tutaj pracował. To jest to moje miejsce. Miejsce numer dwa. Ja chcę tu być, ja chcę to robić. Ja chcę się na tym znać. To jest porywająco interesujące. Niezwykle ciekawe. Frapujące. Piszę teraz książkę. Ktoś pan tak napisał książkę, ja ci piszę książkę. No, książkę to pisze się, że siedzisz przed tym monitorem i mówisz sobie... Pójdę sobie zrobić herbatę. A może bym sobie raz w życiu posłodził?
O, jaka wstrętna, nie, jak nie złożona. No, chyba druga herbata ciepła. No to siku muszę zrobić. Mam takiego pająka, którego żywię. Hoduję pająka. Znaczy on mieszka u mnie, ale za oknem on mieszka. Tak, rozprost po starości. Siedzi akurat w moim oknie, no i mam też to obserwować za oknem, bo siedzę akurat przy oknie, mam to obserwować. Mówię, biedak dawno nic nie upolował, głoduje. Muszę mu coś złapać. Ona uważa, po prostu złapałem tego, na tam po chałupie, zamykam pszczołkę, bo słyszę, gdzieś jest mucha. Muszę ją najpierw zlokalizować wzrokowo, a to jeszcze nic, później ją jeszcze trzeba złapać. Ale to jak ją złapiesz, to też jeszcze nic. Ty nie możesz jej zabić, proszę Państwa. Mucha musi być żywa, bo pająk jej nie zobaczy po prostu. Pająk tylko wyczuwa te... Ale to jak zrobić muchę, żeby ją tam wsadzić i żeby ona nie czekała? Ona oczywiście się przylepia do pajęczyny. Ja wszystko wiem o pająkach, przeczytałem ale w internecie, tylko o, bądź to rekord, no, od razu zjeżdżasz sobie na te, na Google'ki, pająki. Patrz, jak to, jaki masz gatunek i tak dalej. Ale to była całkiem fajna opowieść, prawda? Nie ma takiej opowieści, której bym nie wsadził do dowolnej książki, jaką bym chciał. To będzie miała tytuł Skucha, to jest ta, na którą teraz pracuję. Skucha. Skucha i tam pani znajdzie historię, tę historię o polowaniu na kucha. Dobra, proszę w tym napisać, że to jest w Świeciu tutaj. O, umowa była w Świeciu. Świecka kucha.